Diamentowe ostrze nacinającej głowicy zagłębia się w miękkie acetatowe podłoże z tworzywa sztucznego i w ten sposób następuje pierwsza przeróbka, pierwsza przemiana dźwięku zarejestrowanego na taśmie magnetofonowej w taką acetatową płytę, która jest punktem wyjścia. Tysiące, miliony rowków w tej płycie. Trzeba teraz właśnie taką głowicą nacinającą, zostaje to zrobione, zamienić w płytę prawdziwą, a to z kolei wymaga kilkudziesięciu jeszcze technologicznych operacji. Najpierw płyta acetatowa zostaje pokryta cienką warstwą aluminium i niklu. Kiedy zostaje zdjęta, powstaje właśnie coś takiego. Kolejny, najpierw negatyw, potem pozytyw, potem kolejna rzecz, która nazywa się matrycą i dopiero z takiej właśnie matrycy można tłoczyć te tysiące, setki tysięcy egzemplarzy płyt. I to jest właśnie jeden z tych pierwszych elementów, które umożliwiają dokonanie przemiany dźwięku, ale oczywiście nie jedyny. Teraz z tej płyty trzeba jeszcze ten dźwięk naturalnie odzyskać. No bo ty mówisz o przemianie numer jeden, a ja z kolei mam zamiar przejść do przemiany numer dwa, przy czym wiesz, to wygląda oczywiście strasznie skomplikowane, ale skomplikowanie, ale takie naprawdę nie jest. Z tego względu, że od przeszło 100 lat wiadomo, że jeśli weźmie się kawałek drutu i poruszy nim w polu magnetycznym, w polu magnesu, to w tym drucie popłynie prąd. Na odwrót, wiadomo także, że jeśli puści się prąd do kawałka drutu, to zacznie on w takt tego właśnie prądu drgać, pod warunkiem oczywiście, że umieszczony będzie w polu magnesu. I kiedy zmienia się prąd, zmieniają się także częstotliwości drgania i w ten sposób zapisuje się na płycie. Ale jak powiedziałem, możliwy jest także proces odwrotny. To znaczy, jeśli drgania zanotowane na płycie w postaci rowka przemienić na drgania przewodu ruszającego się w polu magnesu, no to po prostu z powrotem powstanie prąd, a z tego prądu robimy już dźwięk jak trzeba. Przemiana numer dwa. Trywialna sprawa. Igła to zaledwie początek i drgania zamienić trzeba w prąd. Potrzebna jest przemiana geometrycznych wymiarów płyty w napięcie na końcówkach mikrocelek. Sposób znany z każdego podręcznika fizyki. Gorzej z realizacją. Wchodzimy bowiem w świat wymiarów, gdzie jedna tysięczna milimetra to igraszka. Zacznijmy jednak od początku. A na początku jest nić cienka jak włos wykonana z czystej miedzi i powleczona lakierem. Jedynie maszyna jest w stanie nawinąć cewkę o dokładnie zadanej ilości zwojów. Na 2000 obrotów wrzeciona. Nie może być pomyłki nawet o milimetr miedzianego przewodu. Jedyną gwarancją prawidłowego działania przetwornika może być wyłącznie całkowita powtarzalność elementów. A to dać może jedynie automatyka produkcji. Wszystkie cztery cewki przyszłej wkładki gramofonowej powstają według tego samego programu. Maszyna powtarza tę czynność tysiące razy z niezwykłą wprost wydajnością i cierpliwością. Nie tylko cewki powstają automatycznie. Stalowe rdzenie, podstawy stworzywa i mosiężne wyprowadzenia skomplikowanym labiryntem podajników trafiają we właściwe miejsca. Całość powstaje w jednym ścisku hydraulicznych szczęk. Otwory w tworzywie zapełniają szpilki z metalu. Powstaje precyzyjna osnowa całej konstrukcji.
Kolejna operacja wymaga już delikatności i spokoju kobiecej ręki. Na rdzenie wprowadzone zostają cewki. Powstaje system czterech induktorów, po dwa na każdy kanał stereo. I tu pojawia się nie lada problem, jak połączyć wyprowadzenia z cieniutkim drucikiem cewek. Nawet lutownica mogłaby go stopić. Obywa się bez lutowania. Dokładnie oczyszczone bolce wyprowadzeń automat okręca drucikiem i obciska tuleją. Przetwornik prawie gotowy, choć brakuje mu jeszcze osłony. Metalowy ekran chroni mechanicznie i przed wpływem zakłóceń magnetycznych z zewnątrz, ale odległość, jaka go dzieli od uzwojeń cewki, to ułamki milimetra. Nawet niezwykle spokojny człowiek nie sprostałby temu zadaniu, a maszyna pod kontrolą fotokomórki łączy obie części bezbłędnie, sprawdzając natychmiast prawidłowość połączeń elektrycznych. Braków prawie tu nie ma. Cewki gotowe i bezpieczne w kasetach. Ale to dopiero połowa sukcesu. Pozostaje sam czujnik. Igła z diamentowym ostrzem obsadzona w delikatnej aluminiowej rurce to zaledwie część układu generującego. Rozwiercony, wolny koniec rurki wciśnięty zostaje stalowy pręcik. Jego ruchy zaburzać będą stałe pole magnetyczne. Zmiany pola to z kolei prąd płynący w obwodzie kanału lewego lub prawego. Pozostaje jeszcze coś, co połączy czujnik z przetwornikiem. Miniaturowa gumowa obręcz na stalowym pręciku pracuje w tym urządzeniu jak łożysko czy przegub, przywracając swą sprężystością neutralną pozycję dźwigni zakończonej diamentową igłą. Trzeba jednak najpierw połączyć w jedną całość obie składowe części wkładki magnetycznej. Tu precyzja zmusza do użycia mikroskopu. Zamiast okularu, kamera telewizyjna i ekran. W olbrzymim powiększeniu diamentowa igła o obłym kształcie. Jej zarysy trafić muszą dokładnie pomiędzy znaki wykreślone na monitorze. Wprawne ręce i pewny ruch pensetą wystarczają, by igła znalazła się dokładnie tam, gdzie trzeba. I tak tworzy się całość. Drobiazg, mimo swych rozmiarów, złożony. W każdej wkładce doliczyć się bowiem można kilkudziesięciu oddzielnych części. Każdy egzemplarz wkładki przechodzi swoisty tor przeszkód. Przyszłe życie w pigułce według zadanego przez komputer programu. I kiedy na ekranie wyświetli się rząd małych słówek OK, znaczy to, że jeszcze jeden drobiazg otrzymał przepustkę do świata nieskażonych dźwięków. Tak, no kiedy fizycy zaczynają o czymś mówić, to po pierwsze nie wiadomo w ogóle dokładnie o czym mówią, a po drugie brzmi to wszystko niby strasznie prosto. Więc wyjaśniam, że to tajemnicze urządzenie do przemiany numer 2, odtwarzające z płyty gramofonowej dźwięk, to jest to, co się potocznie nazywa igłą, a co de facto nazywa się wkładką gramofonową. Przy czym, panie magistrze, rzecz polega na tym, że jak niektórzy mówią, diabeł siedzi w szczegółach. Reguły są znane od XIX wieku, rzeczywiście wymyślili je fizycy, ale dopiero dzisiejsze technologie pozwalają ten dźwięk odtwarzać naprawdę precyzyjnie i z ogromną wiernością. A dzięki czemu? Otóż tu są właśnie zaklęte te nieprawdopodobne kłopoty. Powiększony model igły, tej akurat o kształcie tak zwanym sferycznym, ale wchodzi ona zbyt